Zobaczymy, jak sobie poradzić z zakładaniem soczewki, bo to wcale nie jest, proszę Państwa, takie taka proste. Łatwa rzecz. Tak. Oczywiście myjemy ręce przed tym, prawda? To jest umyłaś warunek. Ręce, tak, oczywiście. Tak. I zawsze pacjent przy pierwszorazowym doborze soczewek powinien nauczyć się sam zakładać i zdejmować soczewki. Ja zawsze nie wypuszczę pacjenta nigdy z gabinetu, kiedy nie mam pewności, że pacjent sobie sam poradzi. To pacjenci, którzy noszą, tak, soczewka. Którzy noszą soczewki, często pytają, czy mogą w nich spać, pływać. Jak to jest? Czy możemy sobie pozwolić na to? Soczewki powinny być wyjmowane na noc, najlepiej tak by było. Aczkolwiek są soczewki do przedłużonego noszenia. To związane jest oczywiście z materiałem, z jakiego soczewka jest zrobiona. I w wyjątkowych sytuacjach można przespać się w soczewce. No nie jednemu się pewnie zdarzyło. No, jest to pewna po wygoda. Długim wieczorze. Podróż właśnie, tak, czy tak. Ten długi wieczór. Mhm. A pływanie? Pływanie, no to oczywiście wszystko zależy od wady. Jeśli ktoś ma większą wadę, gorzej widzi i będzie mu bardziej, czy wygodniej w soczewce kontaktowej, ale wtedy proponujemy soczewki jednorazowe. Czyli takie, które po wyjściu z basenu udało się. Wyrzucamy. Czy ja dobrze widzę? Czy wyleciała, pani nie doktor? Nie wyleciała. To jeszcze raz, proszę, jeszcze raz. I co, jak nam było za ciepło? Aha, i wylatuje. No co, jak no to czy musimy ją przepłukać, czy możemy jeszcze raz ją zakładać? Jeszcze raz próbuję. No, możemy jeszcze raz, oczywiście, jeśli ona nie wyschła, to możemy założyć. Ewa, podejście numer dwa. Brawo. Tak, brawo. I widzisz? Jest, widzisz tak, nas jestem, lepiej? Brawo. Program bez recepty, tu jesteśmy. Tak, teraz widzę. Ale to pokazuje, że jesteśmy programem na żywo. Tak. Czyli druga próba udana. Pani doktora, wróćmy jeszcze do basenu. Oczywiście zakładamy okularki do pływania, bo nie może być tak, że pływamy w soczewkach bezpośrednio mając kontakt z wodą, prawda? Tak, tak, bo po pierwsze łatwiej taką soczewkę można zgubić. Oczywiście. A poza tym okulary do pływania no, zabezpieczają nas przed ewentualną infekcją, która zawsze może się zdarzyć. Ewa się napracowała, założyła soczewkę, to my teraz poprosimy Ewę, żeby ją zdjęła. No bo to jest jakby kolejny etap tych soczewek, tak? Zakładania, wyjmowania, później musimy zmyć sobie makijaż. Tak. No, z tym wyjęciem to właśnie, nie wiem, Ewa prostsza czy trudniejsza? O, no właśnie, też troszkę nie jest gorzej. To tak. Jest, udało się, wyszła. Zawsze po wyjęciu soczewki z oka powinna ona być przepłukana płynem, specjalnym płynem do soczewek kontaktowych i włożona do czystego pojemniczka. Chyba, że mamy soczewki jednorazowe, wtedy możemy wyjąć i wyrzucić.